Panie marszałku, panie ministrze, szczerze mówiąc, miałem zupełnie w innym kierunku swoje pytanie skierować, ale bezpośrednio muszę się odnieść do tej dyskusji, którą i wypowiedzi, która była właśnie. Nie musi pan, prawda? Chcę, ale nie, i chcę i muszę, bo sądziłem, że dzisiaj podczas tej dyskusji bardzo szeroko podejdziemy do omawianego problemu i będziemy dyskutować nad zaletami, wadami, korzyściami, nad miejscami pracy, nad tym, co mogą odnawialne źródła energii dać naszej gospodarce, obywatelom, każdemu z nas, a nagle okazuje się, że próbujemy się tutaj znajdować się po różnych stronach poszczególnych źródeł energii odnawialnej. Ja chciałbym bezpośrednio skierować te słowa do mojej przedmówczyni. Otóż nie jest tak, że wszystkie źródła energii odnawialnej wymuszane są dopłatami albo wspierane dopłatami. Chociażby energia pochodząca z elektrowni wodnych takiego wsparcia niekoniecznie musi wymagać i na to jest wiele przykładów w świecie, ale także te rozwiązania, które są preferowane w Polsce. Ja chciałbym zadać takie bardzo ogólne pytanie, być może trudne dla pana ministra. Jakie ministerstwo, jakie my wszyscy powinniśmy zadawać pytania, jakie udzielać informacji, aby rzetelnie przedstawić wszystkie zalety, wszystkie korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii, ukształtować tak te przepisy, aby one były sprawiedliwe, równe dla wszystkich, dające równe szanse poszczególnym źródłom energii, nie stawiające w kontrze tradycyjnych źródeł energii z nowymi odnawialnymi źródłami energii, a także mówiące o tym, jakie podejmować rozwiązania, które powodują, że samą energię będziemy oszczędzali, co powinno dać wymierne korzyści gospodarce, ale także każdemu z nas. Dziękuję.